Cześć, z tej strony Bogdan Firmorgan, turysta trzeciej kategorii. Każdy survivalowiec wie, jak dobrą rozpałką jest tampon. Każdy survivalowiec też wie, jak dobrze pali się żywica. A co gdyby połączyć tampon z żywicą? Zapraszam. Na początku pokażę Wam, jak dobrze, jak szybko rozpala się taki tampon. Potrzebny będzie tampon, coś do krzesania i krzesiwo. Tampon trzeba zmechacić, tak żeby stał się puszysty. I teraz wystarczy jedna iskierka i tampon się zapala. Żeby z tamponu zrobić tytułową pochodnię, należy tampon znowu rozkruszyć, spulchnić go, tak samo jak przed chwilą robiłem rozpałkę, żeby rozpalić się z krzesiwa. Także trzeba go rozwinąć, spulchnić i teraz będziemy zbierać żywicę z drzewa i układać to na tamponie. Mniej więcej w ten sposób. Kawałek żywicy, zakleić to i następna część żywicy. Znowu mam dwa kawałki żywicy i tak próbuję to wymieszać razem z tym tamponem. Trochę żywicy już nazbierałem i teraz trzeba to pougniatać dobrze, żeby to się nie odklejało. O, coś takiego. Kolejnym etapem będzie przygotowanie patyka. Najlepszym patykiem będzie patyk oczywiście żywy, który nam się zaraz nie spali. Cyk. Z tej strony też ucinam, no mniej więcej taką. Ile to może być? Z pół metra. Trzeba go teraz jeszcze rozpołowić, żeby tutaj wszedł ten tampon. O, takie coś. Lekko go rozciepierzyć. Z drugiej strony patyk na ostrze, żeby go było łatwiej wbić w ziemię. A z tej strony wsadzam w tą dziurę rzeczony tampon. Tak to wygląda. No dobrze, to sprawdźmy teraz, ile czasu taka pochodnia się będzie palić. Uwaga, odpalam. Jest godzina 11:18. Sprawdzamy. Minęły 4 minuty. Koniec testu. Paliło się no 12 minut. Także tak jak widzieliście, pali się coś takiego 12 minut. To ostatnie minuty to już nie jest jakiś mocny płomień. Także no, wystarczy zrobić sobie takich 6 i mamy pochodnie światełko przez godzinę w obozie. Już nawet nie wspominam, jak dobrą rozpałką jest coś takiego w mokrych warunkach, tam deszczowych czy zimowych. Przez 10 minut na pewno zdążysz rozpalić ognisko. Także w tym odcinku to wszystko. Pamiętajcie o subskrypcjach, o tym. Do zobaczenia. Cześć.